Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Blanka, zajmuję się stylizacją, analizą kolorystyczną oraz makijażem, a tutaj będę opowiadać Wam o tym, jak budować garderobę w przemyślany sposób i podejmować rozsądne decyzje zakupowe. Zaczął się już okres wyprzedaży, na które wszystkie bardzo gorąco czekamy. Jak nie skończyć z finansowym kacem i stertą tanich, niepasujących do siebie ubrań? W tym odcinku opowiem Wam, jakimi punktami ja się kieruję w trakcie zakupów wyprzedażowych, aby osiągnąć maksimum satysfakcji, a nie tylko zapychać półki mojej szafy ubraniami, które trudno później będzie mi ze sobą połączyć. Po pierwsze, zrób przegląd szafy, a przynajmniej zorientuj się, czego w Twojej szafie brakuje, tak aby szukać nowych rozwiązań albo kupować te elementy, które będą spinały stylizację w całość, które będą ją dopełniały, a nie powtarzały to, co już po prostu masz. Warto przygotować sobie na przykład w Photoshopie taką tablicę z inspiracjami, z elementami, które są Ci potrzebne i nią się kierować. Na mojej liście, w mojej tablicy inspiracji znajdą się na pewno dodatki typu pasek, bo one zawsze ładnie dopełniają stylizację, oraz takie podomowe elementy typu ciepły kardigan i ciepłe, ale też i ładne przy tym kapcie. Druga bardzo ułatwiająca zakupy w trakcie wyprzedaży kwestia to jest znajomość swoich kolorów. Jeżeli wiesz, jakie kolory do Ciebie pasują, to wyszukiwanie na stronach sklepów staje się o wiele prostsze, bo wybierasz tylko kolor, który Cię interesuje i dostajesz całą możliwą listę propozycji do wyboru. A jeżeli nadal nie wiesz, jakie kolory do Ciebie pasują, to gorąco Ci polecam zapisać się na wizytę do specjalistki, do kolorystki, gdzie będziesz mogła sprawdzić nie tylko bardzo dużą ilość kolorów, ale także będziesz mogła ocenić, znaczy kolorystka oceni, poziom kontrastu, który możesz stosować w swoich stylizacjach, dzięki czemu łączenie później elementów w całość będzie o wiele łatwiejsze. Ale jeżeli nie chcesz się wybierać do kolorystki, to możesz też spróbować zrobić to sama w domu, zbierając jak największą ilość przedmiotów w różnych ciekawych kolorach, które chciałabyś na przykład wypróbować, albo które myślisz, że mogłyby do Ciebie pasować, i albo sprawdzać przed lustrem, jak się w nich czujesz, przykładając je tu blisko twarzy, lub też jeżeli nie umiesz tego ocenić, nie widzisz tego dokładnie, to rób sobie zdjęcia. Wtedy będziesz łatwiej widziała, lepiej widziała, czy ten kolor do Ciebie pasuje. Na zdjęciach bardzo szybko wychodzi to, czy nasza cera się rozpromienia w danym kolorze, czy wygląda trochę gorzej. No i przede wszystkim moment wyprzedaży to jest dobry moment na to, żeby wypróbować kolory, których wcześniej nie miałyśmy w swojej szafie. Także gorąco Wam polecam, bo to jest znajomość analizy kolorystycznej i swoich kolorów, może niekoniecznie analizy, tylko swoich kolorów. Przyda nam się po prostu już przez cały rok naszych zakupów, nie tylko na wyprzedażach. Znajdź look, który chciałabyś odtworzyć. Możesz go szukać na Pinterestie lub też Instagramie. Znajdziecie tam bardzo, bardzo dużo inspiracji. No i szukajcie w trakcie wyprzedaży podobnych elementów, które dadzą Wam właśnie ten zamierzony efekt. Moją inspiracją będą błękity w połączeniu z ciepłymi brązami, beżami. Dużo mam takich kolorów w swojej szafie, a błękitów nie mam prawie w ogóle. Ładnie by on skontrastował z tym, co już mam w swojej szafie, i ożywiłby ją troszeczkę i dodał takiego modowego smaczku, także znajduje się na mojej liście marzeń. Niekoniecznie są to potrzeby, ale bardziej marzenia. A także pojawił się tutaj oliwkowy garnitur. Kolory zielone bardzo do mnie pasują, a garnitur marynarki to jest to, co zawsze sprawia, że czuję się rewelacyjnie, więc tu nie może być pomyłki. Kolejny punkt na drodze do sukcesu to są takie kwestie techniczne. Dobrze jest się zaopatrzyć w miarkę krawiecką i wnikliwie czytać opisy, które są zamieszczone przy ubraniach na stronach sklepów, i potem mierzyć ubrania, które już mamy w szafie, i sprawdzać ich wymiary, żeby ocenić to, czy ubrania
ubranie będzie na nas dobrze leżało. W przypadku polskich sklepów jest to o wiele łatwiejsze, ponieważ te opisy są bardzo dokładne, co się ceni. W przypadku sieciówek może być nam trudniej. Musimy tutaj już bardziej patrzeć na to, jak ubranie wygląda, prezentuje się na modelce, bo te wymiary, te opisy są bardzo ubogie. Jak na przykład ja działam, jeżeli coś wybieram z sieciówki? Przede wszystkim sprawdzam, dokąd dane ubranie sięga modelce. Trzeba założyć, że dziewczyny będą miały tak mniej więcej 1,75 m, 1,80 m i powyżej, czyli około 20 centymetrów więcej niż ja. Więc jeżeli im dana marynarka kończy się w połowie uda, to wiem już, że to nie jest dla mnie, że to nie jest element dla mnie, ponieważ w moim przypadku ta marynarka będzie kończyła się przed kolanami. Albo jeżeli mamy spodnie i ja szukam wysokiego stanu i widzę, że na modelce te spodnie kończą się troszeczkę przed pępkiem, to jeszcze jak dla mnie to będzie w sam raz, to dla mnie będzie wysoki stan. No i kolejna kwestia to jest też to, czy szukamy jakichś ubrań oversize'owych, czy bardziej takich przylegających. Jeżeli trzeba założyć, że modelka nosi rozmiar 34, 36 maksymalnie i jeżeli na niej dane ubranie jest bardzo przylegające, a my szukamy czegoś oversize'owego, a nosicie większy rozmiar, to po prostu zawsze wybierajcie o rozmiar większy przy kupowaniu. Dzięki temu będziecie miały ten efekt, na którym Wam zależy. Natomiast w moim przypadku, kiedy ja szukam czegoś oversize'owego, a jestem drobna, to patrzę, jak bardzo to ubranie jest duże na modelce. Jeżeli ona już naprawdę się w nim topi, to ja, uwierzcie mi, popłynę jeszcze dalej w tym ubraniu i wiem, że będę musiała wybrać rozmiar mniejszy albo w ogóle szukać po prostu czegoś innego. No i ostatnia kwestia to to, jak korzystnie dane ubranie wygląda na modelce. Pamiętajcie, że modelki są tak dobierane, żeby jednak te ubrania prezentowały się jak najlepiej. Mają mały rozmiar, dosyć proporcjonalną figurę, są smukłe, szczupłe, więc jakby wszystko, co mogłoby zapewnić, żeby to ubranie prezentowało się dobrze. A jeżeli ono nadal nie wygląda ok, to powinna nam się zaświecić lampka, że to nie jest dobry krój, że coś z tym ubraniem, z jego uszyciem nie jest w porządku i ono nie będzie po prostu korzystne dla sylwetki, jeżeli nawet sama modelka dobrze się w tym nie prezentuje. Na przykład wygląda grubo, albo wygląda zbyt chudo, albo coś gdzieś się ciągnie, coś wisi, coś odsłania zbyt dużo jakiegoś elementu. No to na te wszystkie jakby punkciki trzeba podchodzić bardzo krytycznie do tych wszystkich elementów. I w moim przypadku to się sprawdza. Większość zakupów internetowych u mnie jest udanych i coraz rzadziej zdarza mi się coś, co musiałabym odsyłać. A jeżeli po raz pierwszy w tym roku będziecie robić zakupy na wyprzedażach przez internet, to gorąco polecam Wam, aby się nie zrazić, zakupy w sklepach, w których zwroty są bardzo proste, gdzie dostajemy już etykietę zwrotną, wystarczy ją nakleić na opakowanie i odnieść na przykład do żabki, czy odnieść do paczkomatu lub też na pocztę. I taką usługę oferują nam te większe sieciówki, których może nie polecam jakoś szczególnie, ale jest to dobre rozwiązanie w tym przypadku, jak również Zalando, Answear mają taką możliwość. Stawiajcie również na dobrą jakość. Teraz jest najlepszy moment, aby te elementy, które w regularnej cenie są mniej przystępne, aby znaleźć je w całkiem korzystnych cenach i postawić na dobre materiały, takie jak wełna, kaszmir, czy też pięknie skrojone marynarki. Przynajmniej z mojej perspektywy byłoby to, na co ja zwracałam uwagę w tym momencie. Dodatki dobrej jakości torebki, jak również myślę, że warto stawiać w tym momencie na płaszcze, które na pewno, na te jakościowe oczywiście, które znajdziecie teraz w fajnych cenach.
Aczkolwiek dla każdego będzie to coś innego. Warto jednak myśleć o tej jakości, a elementy, na które w regularnej cenie jesteśmy sobie w stanie pozwolić w ciągu roku, po prostu odłożyć na trochę później. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, warto stawiać na oryginalne, ciekawe dodatki, które podkręcą całą stylizację i sprawią, że będziemy wyglądały nawet w ubraniach z sieciówki o wiele bardziej stylowo. Markami, które ja obserwuję, jeżeli chodzi na przykład o torebki, są Coccinelle, Duck we współpracy z Love & Great Shoes. Gorąco Wam polecam zerknąć na te projekty. Wiem, że są już wyprzedane, ale podobno pod koniec stycznia ma być nowa dostawa, więc warto obserwować, a także torebki polskiej projektantki Sabriny Pilewicz. Nie wiem, czy one będą na wyprzedaży, ale są przepiękne i liczyć zawsze można. A także polska marka Pepita. Tutaj już bardziej dostępne czy przystępne ceny, też możecie na nie zerknąć. Ja cały czas obserwuję, aczkolwiek ten kolor, który mi się marzył, aktualnie jest już wyprzedany. I co jeszcze mogę Wam polecić, co bardzo, mnie przynajmniej się bardzo podoba, to jest polska marka Fabiola. O, tak, także to byłyby wszystkie, które chciałam Wam tutaj wymienić, które uważam, że są godne tego, żeby je obserwować, czy jakieś wyprzedaże tutaj się nie pojawią. Teraz też jest dobry moment na to, aby postawić na biżuterię ze szlachetnych kruszców, takich jak złoto czy srebro. Taka biżuteria posłuży nam przez lata, nie będzie się zdzierała, można z niej korzystać nawet pod prysznicem i nic na nią tutaj jakby negatywnie nie będzie wpływać, a dodatkowo po prostu nasze stylizacje zyskają na jakości właśnie dzięki biżuterii. Bezpiecznym rozwiązaniem zawsze będzie też stawianie na elementy, w których wyglądamy zawsze świetnie. Dla mnie na przykład takim elementem jest marynarka. Tutaj nie można się pomylić. Ta dwurzędowa zawsze sprawia, że moja figura wygląda świetnie i czuję się po prostu poważnie i odpowiednio. Więc właśnie w trakcie wyprzedaży szukałabym marynarki, tylko na przykład o lepszej jakości albo o ciekawszym designie niż to, co już mam w swojej szafie. Jeśli dopiero zaczynasz proces budowania swojej szafy, to zastanów się, z iloma elementami będziesz mogła połączyć to, co chciałabyś kupić, tak aby osiągnąć maksimum możliwości. A jeżeli zachorowałyście na jakiś element, ale niestety nie ma już Waszego rozmiaru, to gorąco Wam polecam kupić ten większy i przerobić sobie go u krawcowej. Ja tak zawsze robię ze spodniami, może nie dlatego, że chcę, ale po prostu muszę, ponieważ jedyny model spodni, jaki mogłabym nosić, to byłyby rurki i to jeszcze tylko i wyłącznie z Bershki, a nie jest to mój ulubiony model spodni. Dzięki temu, że przerabiam sobie spodnie u krawcowej, mogę wybierać dowolny fason, dowolny rodzaj spodni i one i tak zawsze będą dopasowane pode mnie i gorąco Wam też polecam takie rozwiązanie. I ostatnia moja rada to nie kupuj tak, jakby jutro sklepy miały przestać produkować. Świat po wyprzedażach też istnieje. Kup sobie teraz jedną dobrą rzecz, która wzniesie Twoją szafę na wyższy poziom, a niekoniecznie 10 takich, które niczego nie wnoszą do Twojej garderoby. Może warto zrezygnować z oglądania holi zakupowych, troszkę przestać przyglądać sklepy, tak jakby wyluzować i zatrzymać się na tym, na tej jednej rzeczy czy dwóch rzeczach, które po prostu faktycznie coś odmienią, a nie tylko wypełnią szafę. To było już wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym temacie. Mam nadzieję, że te proste rady dadzą Wam jakiś kierunek i schemat działania w trakcie Waszych zakupów.
tak aby później tworzyło Wam się łatwo stylizację, abyście łatwo mogły łączyć to, co już posiadacie, z tym, co sobie kupicie właśnie teraz. I tego Wam też życzę na Sylwestra, aby stylizacje tworzyły się same, i na Nowy Rok, aby Wasze szafy przeszły metamorfozy takie, dzięki którym będziecie czuły się sobą i dzięki którym będziecie czuły się pięknie, a nawet i bez ubrań też. Także to są moje noworoczne życzenia. Bardzo Wam dziękuję za ten czas spędzony ze mną. No i spotykamy się po Nowym Roku. Cześć!